Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na AMX-ie CDC. Bohaterem bitwy jest Damian 8016. Mapa Elhalów. Losowanie na 9-8. Prawie połowa teamu. To właśnie te tiery. Czyli może nie być łatwo. Chociaż nie ma artylerii, więc można wykorzystać też troszeczkę mobilności pojazdu. Zaatakować może lewą stroną, gdzieś na linii zero. Oczywiście, oczywiście Damian tego nie czyni. Jedzie na mordownię, jak przystało, na miękki czołg. Po to właśnie, żeby spotkać się z czołgami ciężkimi. Pierwsze lajty przeciwnika i niebezpieczny przejazd naszego bohatera, który mógł się skończyć bardzo, ale to bardzo kiepsko. Jeszcze takie zatrzymywanie się, to jest proszenie się o bułę od skampionych gdzieś pojazdów wroga. Gdyby była artyleria, to już w tej chwili nasz bohater na pewno by padł. Te deki czy czołgi ciężkie, tego przestrzału nie ma i jeszcze się cofa. Ach, tego się nie robi, to ja nie wiem, to jest, o właśnie, zobaczcie, jeden tylko strzał, całe szczęście nietrafiony, ale to mogło się zakończyć bardzo kiepsko. Podjazd na górę, jest pis, ale zapomniał nasz kolega, że musi być coś na półce, jest T-62A. Na razie masa błędów, masa wszystkiego, masa buł od przeciwnika, masa utraconego HP. Bardzo, bardzo kiepski początek. Jeszcze T-30 się pojawiła, chyba strzeliła, nie trafiła. Podarte nie ma, nie ma co grać, bo artylerii nie ma. Czołgów ciężkich też tutaj jak na lekarstwo. Zobaczcie ile HP w tej chwili ma nasz bohater. Nie kalkulowało się to wszystko. Wrogi T-62A zjeżdża w dół. No i nasz bohater dochodzi do wniosku, że trzeba się stąd zawijać, chociaż mógłby grać na wieżę pod nasze T-deki ustawione głębiej z tyłu. Decyduje się jednak wycofać. No i gorzej jest z tym, że... O, ale szczęście, szczęście wielkie. No. No niesamowity szczęściarz. Mógł zostać na bohater. Gdzie on się wycofuje? No nie wiem. Myślałem, że jedzie na miejscówkę dla art. Ale nie. Schowanie się za budynek, no to budynek nie jest dobrą osłoną, przecież dwa strzały i będzie po budynku. No ale zobaczmy, wreszcie może nasz bohater zacznie pokazywać skilla. A właśnie, a tego skilla nie było w tej sytuacji. AMX 1390 być może w tej chwili ładuje, może i nie, lepiej żeby ładował, wtedy będzie kolejny etap szczęścia naszego bohatera. Nie, to jednak do czołgów dobrych, do serii czołgów w dobrych rękach raczej się nie nadaje, tylko czołg pod szczęśliwą gwiazdą. Naprawdę, co to jest? Co się dzieje? Na razie nie mamy do czynienia tutaj ze skillem jako takim. No jest niby na jakiś tam przegląd, gra na średnim poziomie, ale szczęścia jest co niemiara. Jeszcze po co teraz przyjechał nasz bohater na mordownię? Po co się tutaj wrócił po okresie bezczynności? Chyba nie po to, żeby pomagać naszym czołgom ciężkim. Przecież te czołgi ciężkie wroga zaraz rozszarpią naszych sojuszników i Damian nie będzie miał gdzie uciec.
No, co prawda tutaj wykańcza jednego lighta i jedzie po drugiego. No i mam nadzieję, że po wykończeniu tego lighta zacznie coś robić. No już bierze się do roboty. Teraz robi to, co powinien robić wcześniej. Czyli po chwilowym, po bardzo długim chwilowym lagu, że tak powiem. No, teraz wraca do gry. Całe szczęście, że T30 nie miała przeładowane. Kolejne szczęście. Nie miała również wycelowane. Damian już byłby martwy. Odwrócił uwagę wrogów. Nasze czołgi ciężkie odsapnęły troszeczkę i mogą przycisnąć. I przycisnęły. Ja bym wrócił właśnie teraz na tą półeczkę. Nie wiem, po co się znowu wycofuje tak głęboko. To jest strata czasu. Tu raczej nic nie przyjedzie. Wszystkie czołgi wroga skupiły się na tych TD-kach, trzech naszych TD-kach walecznych, które utrzymują mordownie. Czołgi przeciwnika przecież, no teraz może T-62A postanowił flankować. Ale jakby stał nasz tam bohater, to już ten T-62A dostałby darmową bułę jako pierwszy. Być może udałoby się wyciągnąć pod Jak Tigera ten czołg. A tak, przeciwnik zniknął, nie wiadomo gdzie jest, co robi. No, gdzieś tam oberwał czajenie się z tyłu. Co się dzieje? Dwa czołgi przeciwnika na wykończeniu przy mordowni. Są gryzki, które łatwo można skasować. Trzeba mieć tylko dobry kasownik. No, wychyl się, kolego. Dobra. Została E5 i Skorpion. Tu już jest pozamiatane. Cztery fragi. Cztery fragi i cóż. Więcej tych fragów chyba nie będzie, chyba że się uda trafić Skorpiona. Jest na wykończeniu i udało się. Z tylu metrów. Jeszcze nie był do końca skupiony ten celownik. E5 już otoczona. Tylko magia pancerza może powstrzymać ją przed śmiercią. Zanim Damian dojedzie do bitwy. No i na razie powstrzymuje, bo ten RHM nie chce zginąć. T-34 dopiero podjeżdża. Nasz bohater wyskakuje. Zakłada wreszcie prawidłową gąskę przeciwnikowi. Jeszcze raz. Tak do skutku. Dobrze. T-34 schowany, nie chce oberwać. Ciekawe, czy teraz przebije E5. Nie, to ostatni strzał należał jednak do Damiana. Przejdźmy do wyników. Padła masterka. Medal Oskina. A jednak jakiś fajny medal wpadł. Na pocieszenie chyba. I Top Gun. Na pocieszenie, dlatego mówię, bo gra sama w sobie była bardziej szczęśliwa niż skillowa. To musicie chyba przyznać. 6 fragów wpadło, 1584 expa, ale jednak, no cóż. Krytykować gracza nie zamierzam. Zagrał na miarę swoich możliwości, ale myślę, że spokojnie tą grę może poprawić i myślę, że sam po obejrzeniu powtórki wie, że mógł zagrać zdecydowanie lepiej. A szczęście mimo wszystko dopisywało mu. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.